Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego customu Hypersquare sezon pierwszy. Jest ze mną Desełka oczywiście. Hejka, jestem. I co, wracamy, no to wracamy, nie? Się, no, tak jak mówisz. Tu żeśmy do wszystko tych zrobili. Egipskich klimatów w takim razie chodźmy. Możemy iść do egipskich, ale ja nie pamiętam, które to było przejście. ty tam byłeś, więc ty prowadź. Ale wiesz, no każde z tych przejść było to identyczne. Ja sobie nie zapisałem, gdzie co, wiesz, odkrywałem. Chyba, że zrobimy na przykład tę stronę całą, jakby, że wyjdziemy i zrobimy to, co będzie naprzeciwko. Wiesz, o co chodzi? No zobaczymy, ja na razie się tu wspinam po tych siatkach, załamaniach czasu. Ale jak my mamy... Aha, bo to też jest jako drabinka, tak? Tak. Mhm. Tylko na... O ja pier... Prawie bym spadł do tej wody. No tak, dobra, jest tu jakieś kable, nie kable, dziwne. O, ona coś mówi. Coś, kurde, coś było napisane, a ja poszłam dalej. Dobra, zaraz zobaczę. Jak ja będę wracał. To może naprzeciwko po prostu. No może naprzeciwko. No, tak spróbuję. Zróbmy, bo wtedy się nie pogubimy. Nie, to było napisane po prostu nie, to, lokacja. To jest jakaś dziwna lokacja, nie chcę jej. Nie chcę. Nie idziemy nie chcę tam? Tej lokacji, nie. Czyli wychodzimy. Ja chcę ten Egipt. No dobra, to idziemy to idę na tą drugą mańkę. Tak, i teraz co, lewo i czy teraz prawo? I teraz co, właśnie ty tam byłeś wtedy, chyba poszedłeś w prawą strzałkę, bo ci się no w prawo. No dobra, no to poszedłeś... prawo, no to prawo. Nie, to jest mroźne. Nie, zimowa. No to naprzeciwko. No to chodź naprzeciwko. I zimową dobra. Sobie na razie zostawimy. To tu będzie Egipt. Jest jaka muzyka. Jest? Tak, piramida 2080 rok. Bieżącego 800, roku. Boże, nie 80. BC, czyli before. A tak! Before, przed narodzeniem. No przed PNE, tak, 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 tak. 2800, przyszłość w Egipcie. O kuźwa, nie mogę ci... To na mnie spadnie? Nie, cisną mnie, słuchaj, te, jak one się nazywają? Skorpiony tu są. A ja nie mogę ich zabić. A muzyczka jest jakaś z naszych TR-ów, czy jak? Nie, jest taka zmieniona. No to nie chcę. Ale zmieniona jest... z TR-ów, czy jaka? Chyba zmieniona z TR-ów. Taka podobna do TR-ów. To ja bym sobie podgłośniła, żeby nie było praw żadnych. Ale już jej nie mam. A, super. Ona tylko tak na chwilę była. No, a teraz słyszę jakąś maszynerię. Tak, maszynerię też już teraz słyszę. Nie wiem, ja sobie tutaj teraz tak idę po skałach, nie poszłam tam po środku. Nie mam żadnych skorpionów, nie, nie mam bardzo, chodzi. Bo one są tak na dole tam. Mam jakieś... Kuleś! Są klucze? Koleś. Ja biorę klucze. Koleś mnie ciśnie, nie wiem gdzie masz klucze. Jakby poszłam cały czas po prawej stronie. Aha, widzę kolesia. On mnie ciśnie. Aha, I can't use weapons. O, zapomniałam. No nie można właśnie, no. To będziemy się z nim tutaj bawić. Kurde. Gdzie masz te klucze? Na takich skałach? Tak, po prawej stronie w ogóle się wspinaj. No wspiąłem się, ale gdzie ona leży? No i na sam końcu masz taki daszek z takim jakimiś wazami i ona zabiera klucze. A, dobra, widzę ten daszek, no. Ale ładnie tu jest, Boże. Hypersquare i ten, widzę te klucze. A, jest taki egipski. I mamy egipski klimat, taki Tomb Raiderowy, nie? Bardzo. No dobra, mam te klucze, ale gdzie te klucze? No zjeżdżam tam na dół. A tam gdzie te skorpiony? No tak, bo tam była dziurka. Mam nadzieję, że mnie nie zatrują. Teraz to mam w ogóle jak z jakiegoś Indiana Jonesa tam tę muzykę, wiesz? Nie, one nie zatruwają, bo mnie jeden ugryzł. Mumie tu są, o Boże, tu jest pięknie, ja bym chciała jakiegoś screena. No to rób. Ja zrobię zatruwają save'a. Cię, czy nie? Nie, skorpiony nie zatruwają. Gdzie są mumie? Ja, tutaj, ja chcę sobie... Na lewo tutaj, czekajcie, poszedłem. Muszę się ustawić tu do jakiegoś ładnego screena. Na lewo o, poszedłem. Tak sobie zrobię. Ale one nie wchodzą tu, te skorpiony. Nie. Nie wiem, na lewo nic nie widzę. Mumia jest naprzeciwko teraz widzę, dobra. Pięknie tu jest, Boże, jak jakimś, nie to wiem, muzeum jakimś egipskim, no. Coś. Gdzieś tutaj coś jest, jakieś, aha, i, o Boże, jaka zakrwawiona ta. Tu tron jest jakiś. Gdzie aha, zakrwawiona? Tu... Nie trzeba będzie użyć czasu? Ale do czego? No bo ja nie przejdę w życiu tej ściany, nie ma nawet takiej opcji. Ale ja nie wiem, o czym ty mówisz. Ruchoma ściana. Ale gdzie? Okej. No, po prawej stronie, jak są mumie. Widzę. Taka zakrwawiona. Nie, no przejdziesz tą ścianę. Nie. A nie, nie przejdziesz. Nas. Dobra, nie przejdziesz. Okej. No tak, trzeba użyć czasu. Tylko w odpowiednim momencie chyba, nie? Nie wiem za bardzo... Aha. No jest udało mi się. Jakaś? No, to niech przestanie ten, ta... Bo najpierw trzeba poczekać, tak? Dźwignię trzeba przesunąć i dopiero wtedy znowu czas wcisnąć, tak? Pewnie dobrze tak. Mówię? Pewnie. Chyba, że ta dźwignia też jest czasówką na przykład, nie? Wiesz, o co chodzi?
No wiem. Ale fajny ten motyw z tym czasem, podoba nie? Podoba mi się to, no. Tylko szkoda, że nie ma pod jakimś takim przyciskiem tego, wiesz, że skrót klawiszowy wciskasz i od razu ci się to załącza, tylko musisz przez ekwipunek w to wchodzić. Byłoby to wygodniejsze, nie? Mhm. Dobra, weź przeciągnij tą dźwignię. Otwiera się coś. No, otworzyło, ale... A to naprzeciwko się otworzyło. A, i tu jest następna dźwignia? Kurczę, ja nie wiem, co tu należy zrobić. No ja ten czas, ja czas na tym czasie, nie? Zastopowanym biegam. No jest kolejna dźwignia. Czekamy tu znowu z tym, czy... Właśnie się zastanawiam. Ale ja nawet teraz nie zapiszę, więc... Ja pierdzielę. Dobra, przeciągam to. Czyli idziesz... Czyli przeciągasz tą następną i znowu czas, tak? Chcesz zrobić? Nie, właśnie w trakcie jakby czasu to robiłem, ale to chyba nie zatrybiło? No bo to miało nie zatrybić, jak najpierw dźwignia miała być, no nie? Tak, okej. No cyckami mi świeci szlaufa. I ona jest czasówką, ta dźwignia, bo mi się odciągnęła. Czaisz to? Odciągnęła mi się ta dźwignia. No jakie no? Ale ja nie mogę tu wskoczyć teraz, jak ja to zrobiłam. Ale gdzie wskoczyć? Więc nie rozumiem tego, na ten filar, żeby móc skakać na następne. Więc coś tu jest ewidentnie nie tak. Ale gdzie tu trzeba skakać? Na jaki filar? No to aha, ja nie wiem, gdzie ty tutaj. Jesteś. Ja to loaduję, to nie tak ma być. Znaczy, no ja widzę te filary, ale nie sądziłem, że tam trzeba na górę skakać. Nie, to nie, jak no... ja to nie przeciągam tej dźwigni. W takim razie. A co ona robi? Ona podnosi filar? No czy ona, co ona mi robi? Zamknęła jakby możliwość wejścia do tego filara. Bo tak to mogę teraz po nich skakać, więc ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, o co tu chodzi. Ja w ogóle na żaden filar nie mogę wejść, więc ja nie wiem, na jaki ty filar w ogóle możesz wejść. Aha, tutaj, na ten. A ta dźwignia co powoduje? Że co, że to się zamyka? Czy ja w ogóle... Właśnie zastanawiam się, czy... A może tu można coś podsunąć? Przesunąć sobie jakiś ja blok? Ja to w ogóle dobrze zrobiłam, zastanawiam się, wiesz? Ale co w sensie? Bo ja nie czaję za bardzo. O co tu w ogóle chodzi, kuźwa? Chyba, że ten czas trzeba na przykład dopiero odpalić, jak już jesteś tam na górze. Wiesz, o co mi chodzi? Przeciągasz dźwignię, wbijasz tam na tą kolumnę, na którą mówiłaś i dopiero tam odpalasz ten czas. Czy nie? Nie wiem. Chyba, że... Chyba nie wiem, może próbuję jednak ten... jeszcze raz. Może ten czas jednak można przed przeciągnięciem dźwigni włączyć. Nie wiem. Może to ma być tak, że tu faktycznie to musi być. Nie, tego nie rozumiem. Okej, dobra, chyba wiem, o co chodzi. Aha, zapomniałam, że tu nie mogę zasejwować. No a okay. o co chodzi? Aha, ja nie czekaj, rozumiem. Czekaj. Bo no, trzeba skoczyłem. Chyba jedną i drugą i czas sobie zatrzymałam. O, i na samą górę. Musisz skoczyć na to, jednak to musi być tak, że nie możesz do środka tego wskoczyć, tylko właśnie musisz wskoczyć jakby na to. I to się dostaniesz na samą górę, jest kolejna dźwignia. Wiesz, o co chodzi? No jestem przy kolejnej, okej. Okay. Trzeciej w sensie, tak? Trzecia, tak. No. Ale dziwne to było. Dobra, i znowu przeciągamy i czas, ale tak? Ale nie daje czasu, bo tu tylko drzwi otwiera. Więc w sumie bez sensu. Po co ale nie czas? Na czas? Te nie, drzwi no otwiera? Drzwi są już otwarte tutaj, ja tu na jestem. Na stałe, tak? Okej. Okay. No. Chyba, dobra. Mam nadzieję. No, oby. Dobra, zapisałem jak coś przy tamtej dźwigni. I co tu jest? Kolejna sala. Idziemy na prawo czy na lewo? Wiesz co, na prawo są schodki, które znowu nam mają jakieś filary skaczące, więc być może tutaj gdzieś jest znowu jakaś dźwignia, która pozwoli nam jakby skakać, wiesz, o co chodzi. No dobra, dobra, jest dźwignia. Jest dźwignia od razu tutaj na wejściu. Ale jest tylko jedna? Poczekaj, a może tam dalej też pójdźmy, co? Ej, jest jeszcze jedna dźwignia, dwie są dźwignie. Tak? Tak, tam dalej jak poczekaj, pójdziesz jest idę. Jeszcze jedna. Dwie są dźwignie. Ale to ja nie widzę. No są, są. No ale ja widzę tylko jedną. To gdzie masz? Ja mam lewą tutaj stroną cały czas po idziesz. Lewej stronie mam jedną dźwignię. Tak? Jest jeszcze jedna. I potem idziesz dalej cały czas do przodu, do przodu, do przodu, do przodu i na samym końcu masz drugą. Ale to ja tą mam. No to tą na początku minęłaś w takim razie. Jak się wrócisz, to za a, to masz... A, jest, dobra. To co, przeciągamy obie i dopiero... No chyba tak. Ale którą pierwszą? Właśnie może nie, ja tą dalszą. Od tej dalszej zacznę.
że będę się już wracał w użyję kierunku czasu, schodów. poczekaj, użyję czasu, podejdę do niej, zapiszę, znowu użyję czasu, bo wiesz, że to może być stracenie, wiesz, o co chodzi. Nie, no ja używam dwóch i dopiero czas ja cisnę. Zrobiłam jedną, czas, znowu użyję jedną, czas. Nie, no dramat. Nie wiem. I co, znowu się trzeba będzie po tych schodkach tam wrócić, tak? Tak, właśnie idę tymi schodkami teraz. Mhm, okej. Okay. No dobra, pierwsza aha, druga już mi się wyłączyła. Dlatego chyba. Dlatego tak chcę zrobić, jak ci powiedziałam. Druga mi się już wyłączyła. No, o, dlatego kuźwa. Właśnie tak myślałam. To nie byłoby takie proste, wiesz? Czyli jedną przeciągam i od razu czas. Czas, tak, podchodzę do drugiej, szybko sobie zasejwowałam, jak się wyłączyła. Znowu wywaliło czas. Mnie z customu. Dobra, czyli strategia jest taka. Przeciągam i czas, tak? Tak. Zrobiłam to. Czyli czyli tak dobrze. Trzeba zrobić. Ja pierdzielę, a to jest głupie. Fajne. Głupie, ale fajne. Ale czekaj, muszę, jak przeciągam drugą, to musi być na wyłączonym czasie, nie? To. Tak, tak. Ja tylko zasejwuj sobie pomiędzy jedną a drugą, nie? Weź mnie, nie denerwuj. Ja sobie tak zrobiłam. Ale no to po jest co mam irytujące. To a tam co jest tam na górze? Kolejna dźwignia? Tak, jest dźwignia i kolejne drzwi się otwierają. No chyba tu na tych. Hit. Podkach, tak. Ale długo strasznie się czeka z tym czasem. O Boże, tu będzie następna akcja znicz. Znicz? Akcja znicz, no. O Jezu, Klara mi się kręci dookoła. Klara? Klara, no, Klejra. O, już, dobra. Klejra. Klejra no dobra, mi się kręci. Oba mam teraz na górze, więc okej. Okay. Widzę jedną dźwignię, będzie gdzieś druga. Ale znowu te postumenty zaś? Tak. O Boże. Szukam, czy jest gdzieś jeszcze jakaś widzę, dźwignia. Widzę, że chyba podnosi się co chwila poziom trudności na wyższy. Aha, jest z tej i z tej. Pytanie tylko teraz, która? Ta dźwignia tylko otwiera drzwi ta na górze, tak? Mhm. Tam czasu nie muszę włączać. Nie, 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 nie włączałam A czasu. Gdzie to się otworzyło? Przy tych schodach? Tak. Ale Proszę, podoba mi się to, proszę. Pomimo tego, że to jest... no... Momentami takie triki, nie? To fajne jest. Okej, okay, no widzę to. O Jezu, spoko. Myślałam, I że co, robisz tak wodzie. Samo? Tak, robię to samo. Robisz to samo, no dobra, czekaj, ale ja muszę zlokalizować najpierw pierwszą dźwignię, potem drugą. Jedna jest po jednej Masz stronie, stoper? Druga po drugiej? Tak. Mhm. Ej, tak, nie jest widzę tych dźwigni. Po jednej i po drugiej tutaj przy wodzie jest. Przy wodzie? Mhm. A widzę, okej. Okay. O Jezu, ale dziwne. Nie, no spadnę. A nie, nie spadłem. Ciekaw jestem, którą pierwszą przeciągnęłaś. Czy to ma znaczenie? Ja chcę, zrobiłam sobie tak, żeby mieć jak najbliżej tą drugą, żeby mieć jak naj... No pewnie ma znaczenie, tylko nie wiem jakie. A to nie jest tak, że jak dwie... Ale o zobacz... Jezu, jeszcze to jest pod ukosem. No dlaczego? Co pod ukosem? O jest, okej. Okay. O Jezus, tu jest jeszcze ten... Postument takiego na środku się musi wysunąć. Co to było? O nie! Zrobiłaś to? Oj, tu jest to? Jeszcze ta... naścienna, tak, zrobiłam. A to chodziło o tą naścienną właśnie, żeby się do niej dostać? No chyba tak, bo zrobiłam. To ona mi otworzyła? Ja pierdzie, nie zapisałem pomiędzy. Nie wiem, czy to mi się nie odciągnęło, to był jakiś czas, czy nie? Nie wiem, ja wskakuję. Nie wiem, czy tu się coś zrobiło. Aha, w wodzie jest coś otwarte, dobra. No tam klapa taka była jakby. No jest, jest, jest. Jest pod ukosem. I jeszcze taka kamera z dupy. Boże. A nie można zapisywać. Przeskoczyłem. A nie, myślałem, że przeskoczę ten drążek, No dobra, mam tą naścienną. A jakie powalone pływanie. No nie gadaj. A tam też trzeba czas zastopować? Nie wiem, no nie zastopował. Ej. A jak trzeba było? Dobra, loaduj to. Ej, ale przeciągnąłem dźwignię, ja nie mam nic w wodzie otwartego. Okazało się, że się otwierają takie... Co? No co ale się pokazało, że się otwiera? Gdzie? Mam dźwignię przeciągniętą, nic nie mam otwartego w wodzie, więc nie rozumiem, o co chodzi. Dźwignię podwodną masz przeciągniętą? Nie, dźwignię naścienną. No to mówię, że pod wodę wpłynie. Nie mam otwartego przejścia pod wodę, mówię. Jak możesz nie mieć? No mam dźwignię na ścienną przeciągniętą i nie mam, chyba że to miało znaczenie, że na przykład ja w czasie jeszcze tego czasu, że tak powiem, przeciągałem dźwignię na ścienną. Zastopowanego no, czasu. No tak, bo to było, bo nie możesz, było mówione, że nie może być czas zastopowania. No ale to ty czekałaś tam na ten moment odpowiedni? Tak!
O Boże. To ci nie trybi, było przecież, sam czyta, sam mi to tłumaczyłeś i no sam wiem, mi to czytałeś. No ale zapomniałam, to jest głupie. Nie lubię tego. Nie wiem, nie rozumiem tego, dlaczego mi tutaj, pod wodą mi czas nie chce działać. No może trzeba to przed wskoczeniem do wody wcisnąć. Nie wiem. Wiesz o co chodzi. No to jest zamknięte. Nie umiem z drążka skoczyć, pierdolę to. A ja nie umiem tutaj tego zrobić. No, jak się z tego drążka skacze, bo zaraz dostanę szału, nie mogę zapisać nawet i powtarzam za każdym razem to samo, nie? Wiesz o co chodzi. Ja pierdziele, jakie popieprzone. Nie, ona nie chce tego użyć. Więc nie kumam. No nie wiem jak skoczyć z drążka. Przykro mi, ja tego nie przejdę. Robię za każdym razem to samo. Jak skakałeś z drążka? Ale normalnie. Puszczasz czy co puszczasz? No właśnie, ale to już robię instynktownie. No to ja robię instynktownie tak, że spadam na dół i ona nie skacze w ogóle z tego drążka, nie? Ja nie umiem czasu w wodzie załączyć. Chyba, że trzeba wyjść, no bo ona się w wodzie cały czas rusza. Rozumiesz? Bo też jest taka, bo nie mogę no użyć wiem, czasu. No wiem, o co jest chodzi. To zbyt wyżyłowana czasówka. Nie mogę użyć czasu, bo ona się w wodzie rusza. Chyba, że trzeba wypłynąć. No tak, przed wskoczeniem do wody, nie? Nie. No aha. Bo nie zadziała ci, nie możesz, bo nie zadziała ci dźwignia. No nie, musimy o tym pamiętać. Żadna dźwignia nie działa, kiedy masz włączony o czas. O Boże, czyli pociągamy dźwignię, wypływamy. No, tak, wypływamy, no moim zdaniem tak, ja płynę teraz. No dobrze. Ja pierwszy raz w ogóle widzę tą dźwignię, więc spoko. Robisz tak, tak, że... No próbuję, zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Ale wypływasz tak kompletnie, w ogóle z wody wychodzisz? Tak, no bo inaczej to nie zadziała. No dobra. No i teraz mi zadziałało. No widzisz. No. Dobra jesteś, desełko. Ale to jakieś prądy mnie dziwne takie. Tak, no jest takie dziwnie się tutaj strasznie steruje. Bardzo dziwnie. Nie ja mogę nie wiem, gdzie jest prawo, lewo. Nie wiem, gdzie. Aha, tu dobra, do góry. Dobra, wypłynęłam. Ale tutaj się nie da wypłynąć tak. O, wypłynąć. Kumam tego. To jest dziwne. Co ja mam tu zrobić w ogóle? Aha. Aha, zabiło mnie, no spoko. Ale ja nie wiem jak aha, z dziury wypłynąć, tak? No wypłynąłem gdzieś. To była ta czasówka, w ogóle minąłem... Ja nie rozumiem, ja nie widziałem tych drzwi otwartych podwodnych, czy ja przez nie przepłynąłem? No, tak, no chyba tak, bo one są później niewidoczne faktycznie. Aha, takie miecze teraz tu są, tak? Tak. Jesteś przy nich? Tak. Ja pierdzielę. Dobra, nie zabiło mnie, ale straciłem... Jakaś kratka tu! Zakrwawiona. No, ja zginęłam. Już drugi raz ginę na tych mieczach. Tam dalej uważ, żeby jest kratka taka zakrwawiona. Nie mogę sobie przy tych mieczach użyć czasu? Nie. Jesteś pod wodą. Ona się rucha. No znaczy wiem, rusz! Rucha. No wiem. Ja nie umiem przepłynąć przez te miecze. Jezu, a ja nie umiem skoczyć z drążka, więc hit. Wezmę sobie, użyję dużej apteczki, no bo co? No mi trochę, to też zdzieliło, nie? Nie przepłynąłem tego tak idealnie. Dobra, mam to. W ogóle i co, mówisz, że ta... coś tu jest, tak? Mogę wypłynąć, no, czy nie? Nie, to wcześniej było. Tam uważaj na, te, Boże, na tą ściankę. Widziałam. O, tu jest jakaś krzyż Ank na ziemi, widziałeś to? Nie. A podniosłaś to? Nie. Ja pierdzielę, nie wiem co tu zrobić. Desełko, help. Nie widzę nic w tej sali, w której ja wypłynąłem. Tu musi być jakaś dźwignia na ścianę. Ja cokolwiek. Moim zdaniem jest to wypłynięcie, dlatego, no. Że trzeba chyba tu czasu użyć i ale iść tam gdzie? Do tej ściany. Ja muszę to zobaczyć. No może tak być, bo tu gdzie ściana. Ja jestem, to... Ale to możesz dalej zrobić wypłynięcie, tak? Aha, zginęłam. Aha, ale wiesz, to jest chodzi? Takie na dole. Nie rozumiem. Ale no jest ten Ank, no. I czaszka tu jest taka, tak? Nie, ginę, nie da się pod spodem. Właśnie nie da się. Zobaczyć co tam, muszę się rozejrzeć. Chodź do mnie tutaj, bo może tu jednak coś jest, tylko ja tego nie widzę, nie? Tam na górze jest jakieś przejście, ale nie wiem jak się tam dostać. Ja to wcześniej tego Ankha nie widziałem, wiesz? Nie da, a z drugiej strony? Ale dlaczego ja wpływam w te kolce, a z drugiej strony nie ma tej ściany? Ja muszę zobaczyć czy coś jest z drugiej strony. Ale to ty z czasem to robisz? Tak. Jak to z drugiej strony? Aha, jakby tu. Nie, nie rozumiem. Ale nie, to jest takie do góry. Ja pierdzielę, nie czaję tego. Ja też nie na razie. No ta czacha to w ogóle...
jest z drugiej strony możliwość? No przepłynąłem pod spodem. Pod czym? No pod tą kratką. Pod tą ścianą? Pod tą ścianą i wypłynąłem gdzieś. Nie wiem. Wypłynąłem gdzieś. Ale tu jest wszystko zablokowane. Nie, wypłynąłem gdzieś. Nie, no to nie rozumiem. No przepłynąłem pod tą ścianą. No ale tam jest wszystko zablokowane, dlatego się pytam. I dźwignię mam. No nie jest zablokowane wszystko. No jest, wszystko. U mnie jest zablokowane. Nie, no to, ale to masz przecież tak samo tą ścianę ustawioną, jak i no ja. No może i nie mam, może ona się ruszyła, kiedy tu tędy przepływaliśmy. A widzisz, bo ona się rusza. No rusza się, no. A, no właśnie, a ja zatrzymuję widocznie czas, kiedy ona jest w dole, czaisz no to? Bo ja zrobiłem to jakby tak, że przepłynąłem za tą ścianę, tam dalej, jakby nie za ścianę, tylko jakby wzdłuż, nie? I tam jest wypłynięcie i wypłynąłem se tam i przy powrocie dopiero wpłynąłem pod spód, rozumiesz? No przecież ja też tak robię. No to ona się ruszyła u ciebie też na 100%. Ruszyła, ale było zamknięte, rozumiesz? W złym momencie po prostu ją ten, no i teraz też ją w złym momencie. Nie wiem, jak mam to wyczaić. Ale to dziwne jest. No to jest, takiego czegoś w terach nienawidzę. Tak samo kiedyś czasem robisz czasówki i zaczynasz ją robić od pchania dźwigni i nie wiem, wiesz, jak się ustawią, klocki. No i wywaliło mnie, także musisz na mnie poczekać teraz. No, a ja mam zajebiście, bo potem jest znowu trzeba pod tym przepłynąć. No ale to czekaj na mnie, bo mnie wywaliło. Spoko, ale teraz ja mam źle chyba ustawione te kolce, bo tu jest dźwignia, wiesz co chodzi, nie? Za tymi kolcami i znowu trzeba chyba ten czas zastopować i znowu, wiesz, musi ci się dobrze ta ściana ustawić, bez sensu. Ja pierdzielę. Nie rozumiem tego w ogóle. Żenada roku tu jest. No te kolce to... Jeszcze ona tak pływa pod tą wodą z tym plecakiem. No ginę teraz na... No źle mam ustawioną. Zablokowane mam teraz też przejście. Masz rację. To jest do dupy. Czyli co, ta ściana normalnie się rusza? Tak. Góra, dół, góra, dół. Ja pierdolę. No to skąd ja mam wiedzieć, kiedy ja mam tego użyć? No właśnie, skąd mamy wiedzieć? Ja też nie wiem. To ja miałem fuksa wtedy, że tak mi się to udało, wiesz, zrobić. I co, ona jest teraz na dole? Nie no, ona jest, od razu ginę. Po czym ja mam, kurde, to poznać? Zaraz będę mieć 1 FPS. To nie jest nawet zabawne. Teraz muszę sobie odliczyć. Ile mamy w ogóle nagrania? 23 minuty. 4. A nie dałoby się tu jakoś skrótem? Trzeba przez tą wodę płynąć? Boże, tu nie trzeba przez wodę, jaki ze mnie cep. Dobra, okej. Okay. Czyli tylko raz tą wodę trzeba zrobić. No ja nie rozumiem tego. Ja mam cały czas to zamknięte. Ja nawet w jedną stronę tego nie zrobiłam. Cały czas jest zamknięte, więc przepraszam, ale nie kumam. No w drugą stronę nie trzeba tego jednak robić. Jest skrót jakby na to, nie? Tu był jakiś sekret? Nie wiem, ile mam czekać, żeby to było w odpowiednim miejscu. Nie mam pojęcia. No, to jest akurat z dupki. Nie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Po prostu nie wiem. Troszeczkę miałam no teraz tylko do góry. Uda, troszeczkę, ten... ale troszeczkę miałam do góry, wiem. Ale i tak ona przez to nie przepłynie, bo ona wystarczy, że ona nawet tego nie dotknie. No, rozumiem. Wiesz, o co chodzi. I już i jest straci lipa. Całe życie. To będzie teraz ruletka po prostu. No ruletka, to prawda. Także mówię, no to trochę potrwa, więc poczekaj na mnie. Spoko, ja cały czas stoję w tym samym miejscu. No i ginę. Ja stoję cały czas dokładnie w tym samym miejscu, bo ja nie rozumiem, o co tu chodzi. A to nie jest... To nie jest drabinka? No to jest kuźwa drabinka, spoko. Gdzie? Mam wczytać? Po to chyba może trzeba czas włączyć. Ale nie wiem, gdzie jest drabinka. No właśnie tam w tej, tam jak mówisz mi o tym powrocie, że jest do tego pomieszczenia z basenem, no, tak? No. No to jakby no widać takie jakby cegiełki na tych hieroglifach, nie wiem jak mam ci to powiedzieć. No, no dobra, jest to i wspinasz się potem do góry. No ja i tu tego jest nie widziałem. Dźwignia z tego co widzę, tak. No to ja nie wiem czy ja mam wciskać ten czas czy nie. No ja bez czasu to zrobiłam, ale czy to tak ma być? Ja nie wiem. Hieroglify? A na wprost mam skoczyć, tak? Nie. No i zlatuje nam, pamiętasz na samym początku tego, ten głaz taki? Dobra, ale ja nie wiem nadal, gdzie jest drabinka. Na hieroglifach widać ewidentnie takie jakby cegły, po których możesz się wspinać na górę. I mam taki jakby klepsydrę czasu, czy co to jest, nie wiem. Nie widzę tego niestety. No jest. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie. Hieroglify na ścianie, widzisz widzę. Jak chodzisz, czy nie?
Znaczy wchodzę na górę tam jak do tego basenu, no i gdzie mam te hieroglify? Przed sobą, po prawej, po lewej, nigdzie nie widzę, żeby gdziekolwiek dało się wejść do góry. Masz basen, tak? I czyli mam zeskoczyć tam na dół? Czy mam stać na górze nadal? Nie, no po prostu zejdź na dół. Dobrze, zeskakuję sobie basen. Na dół, no. No. No, mam basen. No i idziesz, masz hieroglify, tak? Przy basenie, do góry, takie no po ścianie, no widać takie cegiełki. A no. To Boże! No widać, bo to jest takie, że ewidentnie widać te cegiełki. No widzę, ale bez czasu to robiłaś, tak? Bez. No to co tam ta dźwignia nam zrobiła? Nie wiadomo. No, te cegiełki wiem, nam pojawiła? Znaczy pojawiły się te cegły? Może. No ja bo wzięliśmy tą klepsydrę. Ja wzięłam taką klepsydrę teraz, wiesz? Weź, już mi wkurwił ten custom. Znaczy ten moment. Tyle czasu tu spędzić i nie wiedzieć, o co chodzi, nie? No mam te dwa trony teraz tutaj takie, zleciało, tak? Tutaj zleciało, ale ja... I kolejna dźwignia, tak? Tak, ale ja teraz nie wiem, jak mam stąd wyjść. A gdzie ta klepsydra? Dopiero po pociągnięciu dźwigni, tak? Się ona pojawi? Mhm. Nie rozumiem tego. Ja pierdzielę. No dobra, ten głaz się stoczył. Taki tam przy tej piramidzie. Dobra, no czaję to. Aha, tutaj był powrót. Dobra. A ta klepsydra zobaczysz... jest na dole? Nie, jakbyś wspinasz się cały czas na górę. No. Klepsydra. A jeszcze wyżej. Tak. Jak przeciągnę dźwignię, to jeszcze wyżej, tak? Tak. Ale jak tam wyżej mam się dostać? Po tym rusztowaniu. Rosja, Jakutia. 40... Nie jestem w stanie do tego rusztowania doskoczyć, więc nie wiem jak. Jak nie? No ono jest wysoko, wywaliło mnie z customu po raz kolejny. Aha, ale ja już nie wiem, czy ja to przeciągnąłem teraz. Ja pierdzielę, no mam to. Nie, ja po prostu dzisiaj to jest zły dzień. No mam tą klepsydrę. I zjeżdżam gdzieś na dół, tak? A i tu koleś chodzi. No bo tu jesteśmy już na powrocie i teraz wracasz. Wracasz do zimówki, powiedzmy, idziemy, nie? No poczekaj. Ale coś na tej piramidzie mam jeszcze zrobić? Nie. No tu mamy tylko klepsydrę i tyle. Aha. A to, że ten głaz tu spadł, to nas to nie obchodzi, no ja tak? Tam byłam. Próbowałam coś tam zrobić. Ona się tylko krawędzi chyta i nigdzie się tam nie da wejść. Aha, bo próbowałam. No dobra. No to co, to wracam się. No a da się połączyć na przykład tę klepsydrę z tym zegarkiem? Nie wiem, nie próbowałam. Możemy zaraz zobaczyć. Nie da się. To pewnie, wiesz, z różnych tych czasów z różnych trzeba takie, jakby odmierzanie czasu, nie, zdobyć. No tak. Z różnych epok. Jakby epok, tam, no. Dobra. To idziemy naprzeciwko do zimówki? Tak, no jestem w zimówce. Zimówka w ogóle, hit. No dobra, Rosja, tak? No. A to też jest before? Tak. BC? Tak. Before Christmas, przed Chrystusem. Okej. Okay. Czy ja mam się stunąć na dół? Tak, tam bardziej na po prawej. Na ukos. Tak, na ukos. No. No i ja cały czas się wspinam. Jak tam wejdziesz, to jakby po tej głazie do góry i odwrócisz się, jest drabinka. Okej, okay, no czaję. Mhm. No jest drabinka. Ej, fajne te tekstury w ogóle. Zastanawiam się, co dalej w takim razie. To bardzo nie wiem. O Boże, a ten Egipt mnie zmęczył. Pomimo tego, że był fajny, to mnie zmęczył masakrycznie. Tak. Za dużo tych czasówek i ja tam w ogóle nie ogarniałem połowy rzeczy. No dobra, tu się wbija cały czas wyżej i wyżej, tak? Mhm, tak, bo takich jestem pojedynczych tych skaczę, wiesz? Takich lodzikach. Lodzikach, mhm. Ej, ale nie mogę tam się złapać rączkami. No wywaliło mnie po raz chyba, kurwa, nie wiem który z tego customu podczas wczytywania. Dostanę szału! Ja pierdzielę, jakiego mam nerwa, przepraszam. Mhm. Ale irytujące to jest mega, no. Jeszcze nie miałem aż tak częstego, kurde, wywalania. Nie wiem jak tam skoczyć. Z miejsca tam skakiwałaś do tych lodzików? Nie no, cały czas, znaczy do tego pierwszego lodzika z miejsca. Ale tam dalej, no to już cały czas rozbiegło. Ale bez rączek, nie? Z rączkami wszędzie. Aha, czy ona się jednak łapie tego? Wszędzie się chytam rączkami. Okej, czyli ona tylko tego pierwszego nie... A w ogóle tam jakiś w ogóle zwierzak siedzi. No właśnie widzę, to jest coś zamrożonego, wiesz, w ogóle. No może tam do niego trzeba się dostać. Właśnie tutaj próbuję, no. A co z no tego dobra, wyjdzie, tak, rączkami, to się okaże. Tak. I teraz tu po skosie tak dziwnie chyba.
chociaż nie wiem, jak tam skoczyć. Ja pierdzielę. O Boże. Gdzieś jestem na jakichś skałach. Nie, no po prostu porażka. Czemu porażka? No ja nie wiem, co tutaj mam robić dalej. Tu gdzieś niżej mam się opuścić? No dobra, jestem gdzieś niżej. No na takie skałki z drzewkami, tak? Matko Boska. Idę do tego zwierzaka. Okej. Okay. Ale on tak sobie żyje, poczekaj, czekaj. Boże, dlaczego jej shift nie zadziałał? Zaraz mnie znowu wywali z customu i będzie hit. I on wstał. Wstał? Nie da się go zabić, a nic? No i on mnie tutaj teraz ubije, ale ja miałam takie jakieś ścinę. Ja pier... Ja miałam ścinę, Mariusz, ja nie wiem, czy tu nie było żadnego filmiku. No to zaraz się dowiemy, jak ja tam dojdę. I czy się coś znaczącego nie wydarzy. I zaraz ja zobaczymy. Ja to pauzuję. Może był filmik, nie wiem, ale ja zanim tam dojdę, to trochę to potrwa. Bo ja ginę tu non-stop. Kolejny dent, dead. Te drzewa tak mi zasłaniają widok, że ja nic nie widzę. Zaraz będę mieć jeden FPS. Super. No ja go nie mogę zabić, wiesz? Wydaje mi się, że to był filmik. Ja miałam taką ścinę, żeby nie było, że wiesz, ona coś zrobiła na tym filmiku. No może Czaisz? Coś być takiego, nie? No, tak, ale to ja mam go oglądać, czy mam go olać? W no sensie... chyba tak, musisz to obejrzeć, tak mi się wydaje. Bo ja tamten wtedy pominąłem, ja nie wiem, co na nim było. W sensie tym, wiesz... No tak, odcinku. Ale przeszedł ci ten filmik, tak? W sensie on ci zatrybił. Tak, zatrybił. No właśnie, a mi nie, a jak mi nie zatrybia filmik, to może być... Nie no, ja wyłączam to nagrywanie, bo to nie ma sensu. Myślę, że i tak będę musiała wyjść do Windowsa, także będę czekać na twojego save'a. No na dobra, 100% ale to był filmik. Czekaj, ale to do tego zwierzaka muszę iść od razu, bo tu są jeszcze jakieś takie przejścia inne. Nie no, podejdź do niego, jak masz możliwość tego byczka. To jest taki Anubis w sensie. No jest, jest. No, no. Już, tylko tak i powiedz patrzę. Mi, na 100%, bo było ścięcie. Na 100%? No dobra, tak. To już tam idę. Tylko pytanie, co się wydarzy na tym filmiku. Nie, no dobra, nie to ja sobie go. Zobaczę go, dobra. Mhm. No on się ruszył, on nie jest zamrożony. No nie, on się ruszył. No ruszył się, no ale nie mam no. Filmiku żadnego. Musi być filmik. Nie ma. A dobra, te, ale pewnie... Bo mi ścięło bardzo. Nie było żadnego filmiku. Było tylko... Ej, on zginął. Znaczy miałem czarny ekran? Nic no się nie pojawiło. Filmik. No to był filmik. Ale ja mam włączone filmiki, dlaczego mi się on nie pojawił? Dobra, ja to zobaczę na necie. No to mówię, na 100% był, a mi nie zginął, bo mi się w ogóle mi nie zginął i dostałem kartkę jakąś. No dobra, ale masz ona... filmiki. Filmik ci nie zatrybił, ale tak, generalnie miałeś tak, czarny ekran, tak, więc masz tak, je włączone, więc on tak. Ci zginął, a mi nie. No dobra, ale to ten filmik tak trzeba dodać, wiesz, przy montażu, tak jest nie? Filmik. Dobra, no. Dostałem jakąś musisz notatkę. Zasejwuj to i mi wyślij save'a. Dobrze. Okej, słuchajcie, muszę samą końcóweczkę dograć jeszcze raz, bo niestety mi się zjumało tutaj no, nagranie. Desełko jest jeszcze ze mną tutaj jestem, dla towarzystwa. Tak. To dosłownie, no dwie nie, dwie minutki, minutki. No. Tak, dokładnie. Tutaj trzeba się, słuchajcie, opuścić na dół, bo musimy zebrać tutaj też przyrząd, że tak powiem, z tych czasów do... Zginę zaraz. No zginąłem, zajebiście. To jednak nie potrwa dwie minutki. Pięć, słuchaj, plików mam z pierwszego odcinka, także hit. Pięć plików, no to ja pewnie podobnie. No jak tam cały czas cięcia, nie cięcia, to wiesz. No tak, tak. Dobra, Boże, nic tu nie widać. Nic, kompletnie. Zginąłem po raz kolejny. To nie potrwa dwie minuty, słuchajcie. To potrwa, kuźwa, 10. Z moim skillem spokojnie. Dzisiejszym. Ja to zacznę chyba zapisywać, bo inaczej to nie ma sensu w ogóle. Dobra. I tutaj była taka dziurka, desełko to ogarnęła, tam się zeskakuje i tutaj podnosimy jakiś przyrząd, nie? Do mierzenia czasu i z tej lokacji już możemy sobie wyjść. Tak.
I teraz tam był jakiś Park of Wonder czy coś, nie? Tak, 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 tak. Jakieś takie nowe klimaty. Hyper coś tam. No, i tam będzie trzeba pewnie zebrać ostatni przyrząd. I co z tym zrobimy, to nie wiem. Gdzieś to będzie trzeba wtrynić, chyba że jakaś znowu cutscenka się włączy, coś nas gdzieś przeniesie, nie wiem. Może. Zobaczymy, ale mówiliśmy, że bardzo nam się te klimaty podobają. Tak, tak. Super, to wszystko jest wymyślone tutaj. Że autor wpadł na taki pomysł, nie? Połączenia takich różnych światów tutaj w tym. Dobra, to było chyba tutaj. Dobra, tak. Tym razem w przyszłości będziemy się tutaj zabawiać 2536 rok. Zabawiać. Tak. Dobra, dziękuję wam serdecznie i do następnego. Pa, pa. Pa.